Czy szlifa miałem? Nie. Nie zaliczyłem w ogóle na ścigaczu żadnego szlifa. Ale muszę wam powiedzieć, że w ogóle nauka jazdy po winklach to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. W ogóle opanować takiego ścigacza, no można powiedzieć, że to jest 1000. To nie jest takie proste. Dużo mi w ogóle się pytacie o ścigacze i czy na pierwsze kupić sobie takiego 1000, czy jakiś. Ja nigdy nie polecam na początek 1000. Ja kupując tego, no nie miałem, znaczy miałem doświadczenie na motocyklach, ale nie na takiej mocy. I pierwszy raz jak na niego wsiadłem, to naprawdę respekt, nie? Słuchajcie, ja zawsze miałem do ścigaczy respekt, ale cały czas respekt. Ale po prostu adrenalina jest tak mocna, że po prostu dajesz mu po prostu ile się da. Taka jest historia. Naprawdę. Boisz się, a po prostu dajesz na full. Im szybciej, tym lepiej, pamiętajcie. Motocykl jest, ścigacz jest bardzo stabilny przy dużej prędkości. No ale trzeba dbać o niego, no trzeba mieć wszystko dosłownie na tip-top robione. Nie, że po prostu sobie coś... Często młodzi ludzie kupują, nie wiem, od kogoś w stanie agonalnym, bo byłem kiedyś u handlarza z Anglii, ściągał właśnie i taką 600-kę ściągnął właśnie CBR-kę. I ja tak sobie pojeździłem nią i mówię, słuchaj, ja mówię, ale tutaj nie ma hamulcy, tutaj to nic, tu mówię, nie działa. Mówię, to jest bez sensu, nie? A on mówi, no ale to ludzie kupują. No mówię, no nie fajnie. Szyby jakiś taki, wiecie, nie w tą stronę jechał, co chciałem. No bo generalnie nocy na ścigaczu no, nie kręci się, nie skręca się kierownicą, tylko po prostu balansujesz na nim, tak? No, dla mnie to jest po prostu... Ja po prostu dlatego tą Hondę przerobiłem, bo widziałem na te stare plastiki to i tamto, jak ona wyglądała i po prostu taka była taka bidna, taka środka. I mówię sobie, nie, no tutaj stoi pani Gale 1199, a moja super Honda po prostu taka jest, no jakaś taka nieładna. Malowanie to by nic nie dało. Po prostu cały czas by był ten zadup z tyłu w tych starych Fireblade'ach, no to naprawdę no nie wygląda to za fajnie. A tu po prostu sobie takie coś powoli tworzyłem, nie wiem, 4 miesiące mi chyba zeszło na to wszystko. No oni to mogą opowiadać. No. Ileś tysięcy kilometrów zrobiłem, to nie ma co, no i w dalekie trasy też jeździłem, bo i potrafiłem tam, nie wiem, 300-400 zrobić, 450 w jedną stronę. No i jeszcze chciałem wam powiedzieć, nie rzucajcie się na jakieś nie wiadomo jakie duże pojemności. Masz, przypuśćmy, nie wiem, te 18, 19 lat, 20, 22, weź sobie kup po prostu, nie wiem, jakąś 500-kę, to nie jest wcale wstyd 500-ką sobie pojeździć, tak? Czy setkę, nie wiem, no wjeździć się, popatrzeć jak to idzie. Najlepiej może Nike'a, bo tutaj naprawdę pozycja jest zupełnie inna. To sobie nie skręcisz kierownicą, bo to nie ma sensu skręt kierownicą, tak. I ludzie tego nie rozumieją. To po prostu na jedynce tu no ponad 100. No ja po prostu tutaj, nie wiem, na dwójce mam 160, no coś takiego, takie przełożenia mam, no. Czwórka, no praktycznie można powiedzieć, że budzik zamykasz. No tak. A zakręty uwielbiają takie łuki. Takiego smarowania. I pamiętaj, gaz zawsze cię wybroni ze wszystkiego. Wchodzisz w zakręt, no i na bezgaziu to i ryba zginie. No naprawdę, mówię wam. Także nie porywajcie się na duże sprzęty, tylko zacznijcie sobie od mniejszych. Naprawdę też jest bardzo fajna zabawa. 400 są fajne. No może nie ścigasz, ale po prostu coś w tym stylu, a podobna jazda, lepsza pozycja i dużo można się nauczyć. Przede wszystkim wchodzenia w zakręty, bo taką kolumbryną w zakręt jest naprawdę słabo
wejść, a muszę wam powiedzieć, że co, no kupicie taką krowę, będziecie się starali za kolegami pojechać i nie dacie rady, po prostu nie dacie rady, bo po prostu po prostym to każdy potrafi jechać. Ale jak już są zakręty, no to chłopaki się tym bawią, tak? I wam uciekają po prostu i gubicie się. Nara, hajost.